Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Avalanche Snowboarding. Jako iż jest to ten gameplay, jako iż gameplay, który aktualnie oglądacie i aktualnie nagrywam, ma przyjemność być... Nie, inaczej. Dobrze było to pierwsze, co powiedziałem. Jako iż gameplay, który aktualnie oglądacie, jest nagrywany przeze mnie w ostatni dzień kwietnia, to postanowiłem sobie, że będzie on wyjątkowo krótki. Wyjątkowo krótki szósty odcinek, podczas którego poświęcimy się głównie łapaniu 15 kickerów w tej oto mapie zawodów. W lesie, czy tam gdziekolwiek to jest. Nie wiem, nie przyjrzałem się dokładnie. No ale fakty są takie, że co? No więc no, ujrzało światło dzienne to podsumowanie dotyczące działalności na kanale. W 2021 roku. Ale niestety chyba zapomniałem tam wspomnieć o jednej z ważnych rzeczy, będących przyczyną mojego... przyczyniających się do tego, dlaczego mają przyjemność rzadko kiedy wychodzić w kwietniu filmy, praktycznie w ogóle. No tak, oczywiście musiałem się wywalić. Mianowicie to, że jestem zapracowany. Byłem zapracowany, chociaż ma przyjemność aktualnymi czasy. To się zmieniać, ogarniam tam różne osobiste rzeczy. Kurde! Mam przyjemność ogarniać tam różne osobiste rzeczy. Ale gorzej jest właśnie z zobowiązaniami takimi jak mój kanał i granie na PlayStation 4. Serio? I granie na PlayStation 4. Za które się to jednak nie biorę z powodu bezsensownego oglądania w kółko filmów na YouTubie. No właśnie, kunktatorstwo, moi drodzy. Ziup! A zresztą walić to. Ja nie rozumiem, co mam rozumieć przez słowo kicker.
znaczy do jasnej, ciasnej kitery? Nie rozumiem tego. Co to znaczy do jasnej, ciasnej kiker? Nie rozumiem tego. Triki, graby, obroty. Front flip, back flip, rodeo misty, obrót. One foot i kicker to, że niby nie, no i to, że niby dwie różne rzeczy. Tail grab, indie. Otrzymaj równowagę na poręczy. Tail grab, melon. Niech to, niech to, niech to. Aż ten, wyszedłem sobie w tym momencie na internet, żeby sprawdzić, o co chodzi z niektórymi trikami w snowboardingu. Bo to jest po prostu absurd jakiś. Kurde, weźcie Gekona. Kicker w snowboardzie. Poczekajcie. Dobra, witam was po krótkiej przerwie i wiecie co? Kicker oznacza mniej więcej tyle, że należy wyskakiwać z rampy. Więc dobra. Trzeba naleźć więcej tych kickerów. Jeden. Dwa. Three.
o właśnie. A! Wywaliłem się na sam koniec, ale i tak rządzę. No dobra, 15 kickerów, co? Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się osiągnąć te 15 kickerów. Niestety mogę zapomnieć o, no właśnie. Nie wiem w jakim sposób udało mi się osiągnąć te 15 kickerów, naprawdę. No ale dobra, faktem jest, że udało się ten, zrealizować to, co trzeba. No i cóż mogę ja, przepraszam bardzo, więcej rzec, no. Miał przyjemność się poważnie opóźnić te Avalanche Snowboardingi od Sindzicy. To było miasto. To było miasto. Miał przyjemność się poważnie opóźnić te snowboardingi wszystkie. Te Avalanche Snowboardingi wszystkie. Nie, przyjemność się w sumie opóźnić poważnie te snowboardingi wszystkie z powodu osobistych zobowiązań i tego typu nieprzyjemnych rzeczy. No ale wiecie jak jest. Zobowiązania sobie narobiłem, to teraz muszę spłacić dług. No i co teraz z kolei tutaj? Wybierz zawody. A w sumie możemy jeszcze spróbować zrobić łapacza board slagów i tak dalej, zdobyć ponad 3000 punktów w trakcie jednego skoku, zdobyć ponad w trakcie board slagu, wykonać 50. Nie przejrzałem wszystkich niestety celów, ale myślę, że zdobię to w trakcie tego. Łapacz board slidów na board slidach. Ride! Jazda! Nie! A dobra, zresztą. Kuźwa, czemu ja to zrobiłem? No kurde! No kurde, co jest? Rządzisz!
No super, że rządzę, ale niestety nie udało mi się osiągnąć najwyższej punktacji. I parę razy się wywaliłem. Nic się nie udało tutaj zrobić. Ale za to tutaj owszem. Wykonaj 1080 stopni. Tak jest. Zmień postawy 12-krotnie. Do trybu dostosowania. No właśnie, trzeba będzie w nowym. Trzeba będzie w kolejnym odcinku te wszystkie stroje sprawdzić zdecydowanie. Wynik w locie 12 skoków, wynik board slide'u 19 przejechanych poręczy i 6 transferów. I 4 gleby! To jest kompromitujące. Od nowa. Ride! No cicho być, bo ja teraz nagrywam! Cicho być. Przepraszam, bo ja mam. Przepraszam, ale ja mam tu niestety imprezę w domu i mi w goście wchodzą do pokoju, niestety jak gdyby nigdy nic. Będą mnie rozpraszać tutaj, kurde. Ale się czuję, że tego wyścigu nie skończę wcale tak szybko. Jezus Maria, czemu mi tu wchodzicie? Zamknij te drzwi. No kurde, serio? No prawie było. Rządzisz! No właśnie, no przydałoby się jednak mimo wszystko jakiegokolwiek skilla pokazać, jeżeli już mam kończyć odcinek, tak szczerze.
No dobra, udało mi się złapać kilka board slide'ów, ale niestety... No trzeba będzie postarać się solidnie o wynik. Ale to już może zrobię poza odcinkiem. Bo tymczasem z kolei pozwolę sobie już zakończyć ten odcinek, żeby zdążyć przed nadejściem 1 maja. No i co? Życzę wam w takim razie udanej majówki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W kolejnym odcinku sprawdzimy sobie stroje. A nawet deski dla naszej postaci. Zwłaszcza z okazji zbliżającego się finału tej gry. Tak więc... Wyczekujcie, moi drodzy. Tak więc, moi drodzy, cierpliwie wyczekujcie odcinka kolejnego z Avalanche Snowboarding, który pojawi się już w maju. A ja tymczasem się z wami żegnam, odmeldowuję się i przysięgam, no kurde, pokonać to kuktatorstwo jest ostatecznie, żeby nie wróciło jak bumerang. A niestety taka to jest właśnie niestety absurdalna sytuacja. Do zobaczenia!